Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków, rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc, jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli XTB, gdzie jesteście w stanie zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne o akcje, o -y. A jeżeli wasz miesięczny obrót nie przekroczy 100 tysięcy euro, to zrobicie to dodatkowo nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów z tytułu prowizji. My tymczasem bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze, a więc do analizy. No i tak jak zwykle rozpoczynamy sobie od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego kurs w dalszym ciągu stabilizuje się nieco powyżej granicą technicznego wsparcia w wysokości 50,

środowej Bitcoin wzrastał o 3,6%. Wczoraj doświadczył niewielkiego spadku. Dziś o poranku znowu on symbolicznie wzrasta. Natomiast tutaj, żeby móc mówić o jakimś większym potencjale wzrostowym, konieczne byłoby wybicie powyżej technicznego poru w wysokości 63 tysięcy dolarów. Gdyby coś takiego się wydarzyło, Bitcoin mógłby zmierzać wprost w kierunku linii tendencji spadkowej wyznaczającej górne ograniczenie obserwanego już od marca kanału spadkowego, czyli Gdzieś w okolice 68 500 dolarów, bądź dalej do tej niezwykle interesującej strefy oporu między 71,700 a 73,200. Jeśli chodzi o perspektywy średnioterminowe, te oczywiście wyglądają w dalszym ciągu bardzo optymistycznie. Natomiast jeśli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, no to te już wcale tak dobrze nie wyglądają. W sensie one nie są wcale złe. Nie jest tak, że. Z perspektyw krótkoterminowych wynika, iż Bitcoin musi za chwilę się załamać, natomiast w mojej ocenie jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na przestrzeni najbliższych dni, a właściwie nie kilku, tylko nawet być może kilkunastu dni, Bitcoin będzie utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie, gdzieś mieszcząc się w tym przedziale między 58 a 63 tysiące dolarów. Zresztą taka swego rodzaju stagnacja w mojej ocenie może być obserwowana na przestrzeni jeszcze nawet kilkunastu. Dni na całym niemal szerokim rynku kryptowalut, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy sobie do kalendarza, to nie ma na najbliższe dni zaplanowanego niczego wystarczająco istotnego, by było to w stanie przyczynić się do powstania jakiejś większej, ponadnormatywnej zmienności. Takim pierwszym wydarzeniem będzie publikacja raportu z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych tego samego raportu, który przyczynił się, czy właściwie zainicjował. Bardzo wyraźne spadki na notowaniach bitcoina na początku sierpnia. 2 sierpnia przypomnijmy, bitcoin spadał o prawie 6%. Później ta wyprzedaż była jeszcze kontynuowana aż do poniedziałku 5 sierpnia, i tutaj właśnie jednym z katalizatorów był właśnie ten raport z rynku pracy. Kolejną taką publikację poznamy, natomiast dopiero pod koniec pierwszego tygodnia września, pierwszy piątek września. To wtedy ta publikacja zostanie ogłoszona. Kilka dni później opublikowany zostanie raport na temat inflacji konsumenckiej i jeszcze kilka kolejnych dni później poznamy najnowszą decyzję monetarną Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Więc tak naprawdę można oczekiwać, że od pierwszego piątku września sytuacja na rynku się może dość wyraźnie zmienić. Być może będziemy świadkami większej zmienności. Na to przynajmniej czekamy. Natomiast do tego momentu myślę, że tutaj trzeba być przygotowanym na to, że raczej zbyt wiele dziać się w perspektywie krótkoterminowej nie będzie. Jeśli chodzi o Ethereum, w tym przypadku w dalszym ciągu kurs utrzymuje się powyżej wsparcia w wysokości 2540 dolarów i no, sygnalizuje takie potencjalne odbicie od tej granicy. Ten poziom bardzo bardzo ładnie widać z perspektywy interwału 4-godzinnego. Tu testowany jako opór, tu raz, drugi, teraz niedawno. No Trzeci raz, jako e, wsparcie aktualnie, notowanie Ethereum są na granicy lokalnego oporu. To jest pułapy 2680 dolarów. To jest ta sama granica, przy której zatrzymały się wzrosty w połowie sierpnia, zatrzymały się wzrosty 18, 20 sierpnia, zatrzymały się 21. No i pytanie, czy teraz też się tutaj zatrzymamy? Jeśli nie, jeśli wybijemy powyżej, to oczywiście jednym z ciekawszych oporów na notowaniach Ethereum jest granica 2860 dolarów. To jest w ogóle jeden z ważniejszych poziomów na tym wykresie. Nie tylko z perspektywy takiej krótkoterminowej, ale nawet średnioterminowej, bo jest to granica która stanowiła niezwykle istotne wsparcie już w połowie kwietnia, stanowiła niezwykle istotne wsparcie w połowie maja, stanowiła bardzo istotne wsparcie również w pierwszej połowie lipca, więc tak naprawdę dopiero wyjście powyżej tego zakresu mogłoby nam zwiększać zasięg dla potencjalnych wzrostów, czy to w kierunku 3300, 4000, 4100, bądź gdzieś docelowo, nawet oczywiście w kierunku nowego ATH. Natomiast krótkoterminowo ten potencjał wzrostowy jest ograniczony właśnie do tego pułapu, bo nie wiemy, czy przypadkiem w okolicy 2800, 60 dolarów, nie pojawi nam się jakaś większa presja podażowa i nie okaże się, że to odbicie wzrostowe, które tutaj na przestrzeni ostatnich dni obserwujemy, no nie będzie jakąś formą tylko tymczasowej korekty, po zakończeniu której Ethereum mogłoby jeszcze powrócić na ścieżkę spadków. Mam nadzieję, że tak się nie wydarzy, ale tak naprawdę odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w momencie, w którym kurs ETH dotrze w rejon 2860 dolarów. No i dalej, przeszlibyśmy normalnie do omówienia rynków, które to wy proponowaliście, ale jeszcze chwila na małą reklamę, a mianowicie już 5 października tego roku w Łodzi odbędzie się kolejna konferencja kryptoraportu. Link do tego wydarzenia znajdziecie oczywiście w opisie pod tym materiałem. Tu na stronie już możecie sobie dokładnie sprawdzić, jacy prelegenci wystąpią, kto będzie i tak dalej, więc już powoli tworzy się też agenda, więc zachęcam do tego, jeżeli wybieracie się właśnie na to wydarzenie, to kupujcie bilety, bo już są dostępne w sprzedaży, tak jak wspomniałem link w opisie, a my wracamy do rynku. No i cóż, spójrzmy sobie na te projekty, które to wy Zaproponowaliście do przeanalizowania, będzie oczywiście dzisiaj trochę kryptowalut, a na koniec zerkniemy sobie jeszcze na Rynek akcji, no bo to też jest nowy punkt w naszych analizach. No i po kolei, czyli z projekt, którego kurs dość skromnie sobie w ostatnim czasie wzrastał, natomiast ten w miarę spokojny wzrost sprawił, że aktualnie obserwujemy próbę wybicia ponad techniczny opór gdzieś w rejonie 6 centów, nieco poniżej, u mnie to jest 5,6 centa, ale to jest jakaś strefa. No i teraz teoretycznie, gdyby ktoś się uparł. I spojrzał sobie na ten wykres, tak, no to może oczywiście odnieść wrażenie, że, ale jak to obserwujemy próbę wybicia powyżej technicznego poru, skoro to wybicie już nastąpiło dokładnie wczoraj. No, z jednej strony rzeczywiście tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że te wszystkie poziomy opory, wsparcia, to są tylko jakieś punkty orientacyjne. Więc to, że ja wyznaczyłem sobie opór na poziomie 5,8 centa, to to nie oznacza, że to musi być 5,8 centa. To może być 5,9 centa, to może być nawet 6 centów. Zawsze to jest tylko jakaś strefa, jakiś punkt orientacyjny. No i trzeba brać pod uwagę na to, że takie skromne wybicie, jak to, co obserwowaliśmy wczoraj, no nie definiuje wcale jeszcze pokonania tego oporu, bo jeżeli wybiliśmy tylko tak naprawdę symbolicznie o jedną dziesiątą centa. To relatywnie niewielka presja podażowa byłaby w stanie nam to wczorajsze wybicie zanegować, sprowadzić notowanie czyli poniżej tego pułapu, a to z kolei mogłoby być sygnałem iście spadkowym, gdzieś wskazującym na potencjał powrotu w rejon 5 centów. Natomiast jeśli w najbliższym czasie nie pojawi się tu żadna większa presja podażowa, która rzeczywiście mogłaby do takiego spadku doprowadzić, to myślę, że czyli mógłby sobie spokojnie wzrastać, a kolejny ciekawy opór taki naprawdę, Prawda ciekawy opór mamy tutaj w rejonie 7,6 centa, czyli gdzieś poziom wyznaczony na podstawie wierzchołków z drugiej połowy. Lipca bieżącego roku. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest Dogecoin. Tu natomiast powodów do optymizmu ja nie dostrzegam, tak samo jak nie dostrzegałem ich na przestrzeni ostatnich tygodni. Zresztą ostatnio analizowaliśmy sobie Doge'a w pierwszej połowie sierpnia, no i on w tamtym momencie testował bardzo ciekawą konfluencję oporów. Po z jednej strony horyzontalna strefa między 10 i 11, czy bliżej właściwie 11 centów, 10,8 do 11 centów tak ten opór mam plus oczywiście linia pokonanej wcześniej, już tendencji wzrostowej, tu testowana raz, tu testowana drugi raz, tu testowana trzeci raz, no i tu przetestowane jako, jako opór, więc na ten moment jednak Dogecoin pozostaje w tendencji spadkowej. To co tutaj obserwujemy, przynajmniej z takiego technicznego, strukturalnego punktu widzenia, dość mocno przypomina formę, formę korekty. Czy to zbiega się z jakimś mierzeniem FIBO? Raczej nie, natomiast zerknijmy, nie. 38,2 jest poniżej, 50% jest powyżej, więc FIBU możemy sobie usunąć. Natomiast sama strefa jest dość istotna, i w mojej ocenie, dopiero wybicie powyżej mogłoby tu napędzić jakiś większy wzrost. Przy czym nie mówię tutaj o tym, aby Dodge wybijał tylko powyżej 11 centów, ale w mojej ocenie musiałby wybić powyżej tej linii, bo tu już ten przykład, chociażby z 11 sierpnia, on idealnie już potwierdził, że to jest istotna linia. A linie tendencji, podobnie jak horyzontalne poziomy, również podlegają zasadzie zmiany biegunów. Więc jeżeli taka linia do tej pory była testowana jako wsparcie, i już widzimy, że ona teraz jest ładnie respektowana jako opór, no to nawet jeżeli kurs wybije ponad 11 centów, no to kolejny opór jest na poziomie 11,3%. Więc właściwie to się jedno z drugim łączy i w mojej ocenie nie należy patrzeć tylko na ten horyzontalny próg, bo on może zostać przekroczony, ale późniejsze wzrosty mogą zatrzymać się 30 Wyżej, czyli już w rejonie linii tendencji, więc wyjście dopiero powyżej tego zakresu mogłoby rzeczywiście zainicjować większe rajd wzrostowy, Natomiast no, póki co niewiele wskazuje na to, żeby takie wybicie miało pojawić się dzisiaj czy też yy, jutro. Kolejny projekt, który zaproponowaliście do przeanalizowania, to Cardano, a więc nasza popularna ada, i tu sytuacja wygląda już zgoła odmiennie zdecydowanie bardziej optymistycznie, bo Cardano, nasz całe szczęście, ponownie odbiło się od linii tendencji tendencji spadkowej, podobne odbicia obserwowaliśmy w połowie kwietnia, na początku lipca, no i oczywiście na początku sierpnia, będę tutaj dołek był 5 lipca, a tu 5 sierpnia, więc fajny, fajny zbieg dat, natomiast notowanie Cardano bardzo ładnie wzrastały, przede wszystkim w środę, no bo to był wzrost o 7,5% no i teraz jeżeli ta zwyżka rzeczywiście będzie kontynuowana, to jednym z ciekawszych oporów jest tutaj linia tendencji Spadkowej, która wyznacza górne ograniczenie tego obserwowanego już od połowy kwietnia kanału, więc jest to gdzieś granica 4,2, mniej więcej 4,2, może być być może nieco wyżej centa. Przepraszam, 42 centów, nie tylko 4,2, tylko 42 centów. Natomiast trzeba tu oczywiście dość wyraźnie podkreślić, że to nie zmienia faktu, iż rządowania Cardano są w tendencji spadkowej w dalszym ciągu, więc najpierw musielibyśmy ewentualnie wybić z tego układu górą, żeby prognozować jeszcze. Większe wzrosty, ale nie zmienia to faktu, że oczywiście do tego poru też jakaś przestrzeń nam pozostaje. Kolejnym coinem, który zaproponowaliście, i to jest sytuacja podobna, bym powiedział, do, do Chili's, jest Manta. Jeśli chodzi o mantę, to podobnie jak w przypadku Chili's, też obserwujemy tutaj próbę pokonania technicznego poru. Oczywiście Chili's ten opór teoretycznie pokonał wczoraj, Manta teoretycznie robi to dzisiaj. Oczywiście trzeba brać tutaj pod uwagę bardzo, bardzo ważną rzecz, a mianowicie, że nie należy interpretować świec, które się jeszcze nie domknęły. Ja ten materiał nagrywam dokładnie o godzinie 846 i 45 sekund, co oznacza, że do końca dnia pozostaje jeszcze kilkanaście godzin, w trakcie których wszystko może się wydarzyć. Możemy mieć większą presję popytową i zdecydowanie wybić powyżej aktualnie testowanego oporu, co z kolei mogłoby przełożyć się na dalszą zwyżkę w kierunku 1,8 centów, Ale z drugiej strony, być może pojawi się jakaś presja podażowa, która te poranne wzrosty nam zaneguje i sprawi, że po tych porannych wzrostach będziemy mieli tylko jedynie knot na większej świecy. Tak jak miało to miejsce na przykład 22 lipca. Też w pewnym momencie rynek wybijał powyżej technicznego oporu w wysokości 1,8 centów, żeby finalnie cały dzień, całą zakończyć 4% pod kreską, więc no nie patrzmy na to, dopóki świece się nie zamkną, bo wszystko może się jeszcze zmienić. Zresztą tutaj 20 maja było podobnie. Najpierw były spadki, a później wzrost o prawie 13%, więc trzeba jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Niemniej jednak, jeśli wybijemy ponad, to pierwszy opór pierwszy no bo 1.08 to już powiedziałem, ale jeszcze wcześniej zwracałbym waszą uwagę na okolice 90 centów. Więc 90 centów to jest pierwszy opór, dolar 8 centów to jest drugi opór. Kolejny projekt, który zaproponowaliście do przeanalizowania to Xai. W tym przypadku powodów do optymizmu ja nie dostrzegam, a nie dostrzegam ich z kilku powodów. Eee, po pierwsze Spadki obserwujemy już od połowy marca, i ta tendencja jest dość wyraźna. Pokonywane są naprzemiennie cały czas jakieś wsparcia. Wybijane są niższe dołki, niższe wierzchołki, niższe dołki, niższe wierzchołki. Do tego powybijaliśmy już poziomy ze stycznia, czyli w odróżnieniu do bitcoina, który, jak sobie zerkniemy na wykres, to dalej jest zdecydowanie powyżej dołków z połowy stycznia. No a tu jesteśmy jednak zdecydowanie, zdecydowanie poniżej tych poziomów. Testowanych w połowie stycznia. Jesteśmy na najniższych pułapach, nie jesteśmy w stanie więc wyznaczyć już kolejnych wsparć, gdzie ewentualnie ta wyprzedaż mogłaby się zatrzymać. Natomiast to, co strukturalnie powinno przykuć gdzieś naszą uwagę, to jest ten boczny ruch, bo teoretycznie kurs mógłby wzrosnąć nawet w kierunku 28 centów. Tam jest ostatnio pokonane wsparcie, więc teraz najbliższy opór do tego wszystkiego. Jest to granica, która pokrywa się z mierzeniem 38,2% korekty Fibonaciego, ale takiej presji popytowej nawet tutaj nie ma, więc korekta mogłaby być głębsza, ale rynek nie ma nawet siły, żeby do tego najbliższego oporu sobie powrócić. Zamiast tego utrzymuje się w ruchu bocznym i gdybyśmy wzięli dwa poziomy i wyznaczyli to wszystko, albo wzięli jakiś prostokąt i wyznaczyli to, no, to okaże się, że mamy tu klasyczną konsolidację. Ona mieści się w takim przedziale. No, i teraz to nie jest nic dobrego, bo konsolidacje są układami korekcyjnymi. I oczywiście nie zawsze, ale częściej rynek wybija z tego typu formacji w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Więc jeżeli w tym przypadku wcześniej były spadki, no to też potencjał do wybicia dołem jest większy. Natomiast nawet jeżeli tak się stanie, no to przez wzgląd na to, że nie byliśmy niżej, no to z lewej strony wykresu brakuje nam punktów odniesienia i nie jesteśmy w stanie wyznaczyć kolejnych spadków, czyli zasięgów, dokąd ewentualnie taka wyprzedaż mogłaby dotrzeć. Czy to będzie 15 centów, 10 centów, czy jeszcze niżej, tego nie jesteśmy w stanie niestety oszacować. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania jest oczywiście Gala. W tym przypadku odbicie od poziomu niespełna 1,6 centa, bo u mnie 0,0158, zainicjowało obserwowane na przestrzeni ostatnich dni wzrosty. Wzrosty, wskutek których notowania gali dzisiaj właściwie o poranku dotarły w rejon wcześniej pokonanego wsparcia. Teraz jest to najbliżej położony opór. Granica dwóch centów, nieco powyżej dwóch centów 0,0207 u mnie na wykresie. Tak ten poziom jest wyznaczony. Był on testowany wcześniej, ale był testowany m.in. w lutym tego roku. Był testowany w lipcu tego roku. Oczywiście jako wsparcie. Teraz testowany jest jako opór. No i powstaje pytanie, czy pojawi nam się w tym miejscu jakaś presja podażowa, która zainicjuje odbicie i powrót na ścieżkę spadków, co, biorąc pod uwagę relatywnie niewielkie momentum tego odbicia wzrostowego wydaje się całkiem prawdopodobne, czy być może w ogóle taka presja podażowa się nie pojawi, i zamiast tego notowania gali dziś bądź jutro wybiją powyżej tego oporu. Jeśli to by się wydarzyło, no to sytuacja stałaby się zdecydowanie. Bardziej optymistyczna, no bo moglibyśmy oczekiwać wzrostu nawet w kierunku tak naprawdę 2,7 centa, bądź 2,7-2,8 centa, dalej 3,7-5,1, więc to już są bardzo, bardzo fajne pułapy cenowe. Natomiast ja nie jestem wróżką, nie mam tutaj pod stołem żadnej szklanej, magicznej, kryształowej kuli. No i nie wiem, co wydarzy się na przestrzeni najbliższych godzin. Tak naprawdę analiza techniczna polega na tym, żeby oszacować, wyznaczyć kluczowe punkty wsparcia opory i obserwować, co się w ich okolicy będzie działo. Jeżeli rynek zainicjuje jakieś odbicie, na przykład dotarliśmy sobie do wsparcia, jeśli od tego wsparcia odbiliśmy, no to możemy oczekiwać wzrostów w kierunku najbliższego oporu. To, czy te wzrosty będą kontynuowane dalej, zależne będzie od tego, co w okolicy tego oporu się wydarzy. My tutaj dotarliśmy już do tego oporu, no i teraz trzeba po prostu poczekać i obserwować, czy wybijemy ponad i będziemy zmierzać dalej na północ, czy jednak zaraz pojawi się jakaś presja podażowa, która zasygnalizuje odbicie i wrócimy sobie w kierunku tych dołków z połowy sierpnia bieżącego roku. Kolejnym projektem. Który dość ciekawie wygląda, jest optymizm. W tym przypadku też mieliśmy w ostatnim czasie odbicie od wsparcia. Była to granica dolara i 16 centów. Aktualnie za optymizm zapłacić trzeba już ponad dolara i 56 centów. I tak naprawdę, gdyby ta zwyżka była kontynuowana, to w mojej ocenie pierwszy lokalny, co prawda, ale jednak nie lekceważyłbym go. Poziom oporu to jest granica dolara i 68 centów. Dalej zdecydowanie ciekawszy opór to jest granica dwóch dolarów. Uważam, że te dolary to jest naprawdę niezwykle, niezwykle istotny próg, do którego optymizm może na przestrzeni kolejnych dni sobie podążać. Bardzo ciekawie zaczyna wyglądać też sytuacja na Ethereum Classic, którego kurs po tym, jak odbił się od wsparcia w wysokości 16 dolarów i 90 centów, powrócił w okolice 19 dolarów i 80 centów. Aktualnie obserwujemy próbę wybicia nawet powyżej tego zakresu i gdyby ta się powiodła, no to kolejny opór lokalny, to jest granica 22 dolarów 10 centów. Zdecydowanie ważniejszy to jest 20, Dolary i 50 centów. No i tyle, jeśli chodzi o kryptowaluty. Oczywiście, ja przypominam, sekcja komentarzy należy do Was. Jeżeli chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się jakimś konkretnym rynkom, to dajcie proszę znać. A my teraz zerknijmy sobie na to, co dzieje się na rynkach akcji. Tutaj przełączamy się na platformę Xtation, czyli platformę od XTB. Jeżeli chcecie sprawdzić oczywiście ofertę XTB, to link znajdziecie też w opisie. Więc nie musicie nigdzie tego wpisywać. Możecie zerknąć do opisu i tam Odpowiednie linki e, znajdziecie i też ogromna prośba, jeżeli proponujecie do przeanalizowania jakieś akcje, to w, taka tylko moja prośba, żeby to zaznaczać, bo ja nie znam wszystkich papierów wartościowych, które są dostępne na, na świecie, bo ich jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To są tysiące akcji. No i zdarza się. Czasami tak, że wypadeć jakąś spółkę, której ja nie znam, i później zastanawiam się, czy to jest kryptowaluta, czy to jest jakaś spółka i muszę to po prostu weryfikować, więc będzie mi na pewno łatwiej. Natomiast śmiało dawajcie oczywiście zdać. Była propozycja, aby przeanalizować ETF na indeks SP500. Ja uznałem, że nie ma znaczenia, żeby analizować sam ETF, no bo on daje po prostu ekspozycję na dany rynek. Jeżeli nie wiem, zależy na jakiejś bardziej szczegółowej analizie tego ETF-u, to dajcie znać w komentarzu. Natomiast Mamy tutaj po prostu odpolony indeks. Indeks SP 500, indeks, który radzi sobie w ostatnim czasie bardzo dobrze, bym powiedział nawet. I to jest jeden z powodów, dlaczego uważam, że Bitcoin jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i że pierwsza kryptowaluta powróci wkrótce na ścieżkę wzrostu. Zresztą mówiłem wam o tym już ostatnio, pokazując Nasdaqa, niemieckiego DAXa. W ubiegłym tygodniu wik 20 wam nawet pokazywałem ogólnie na rynkach akcji. Pojawił się znów optymizm, mieliśmy bardzo ładne odbicie, S&P 500 też bardzo ładnie odbiło, no i jesteśmy tak naprawdę właściwie niemalże na granicy nowego ATH, gdyby nie to, że w trakcie tego wczorajszego handlu na notowaniach S&P 500 pojawiła się dość wyraźna presja podażowa, nie oszukujmy się, te spadki nie były tutaj wcale takie nie były wcale takie najmniejsze, no to, to jednak póki co jedna świeca jeszcze o niczym nie przesądza. Jeżeli dzisiaj pojawi się ponownie optymizm, no to za chwilę możemy tak naprawdę wyrównywać sobie wierzchołki z połowy lipca, czyli granica 5700, ponad 5700 punktów z potencjałem wybicia nowego ATH. Nie mówię, że to ATH będzie wybite dzisiaj czy wraz z początkiem nowego tygodnia, natomiast perspektywa nowego ATH we wrześniu, w mojej ocenie, jest jak najbardziej realna. Oczywiście będzie to zależne od danych makro od danych z rynku pracy w Stanach, od danych na temat inflacji w Stanach, od samej decyzji monetarnej, rezerwy federalnej. Natomiast jeżeli wszystko, wszystkie kropki powiedzmy ułożą się tak jak mają, tak jak mogą, no to myślę, że to nowe ATH na rynkach akcji to nie tylko na S&P500, ale na Nasdaqu, na Dow Jonesie, na niemieckim DAXie, no WIG20 to jeszcze daleko, daleko ma do, do ATH, ale oczywiście te takie topowe, najważniejsze globalne Indeksy, jak najbardziej, myślę, że mają, mają potencjał. No I biorąc do tego pod uwagę, że Rezerwa Federalna dopiero rozpoczynać będzie cykl luzowania polityki monetarnej, który będzie kontynuowany na przestrzeni kolejnych miesięcy. Szacuje się, że stopy procentowe będą obniżane nieprzerwanie na każdym kolejnym posiedzeniu aż do czerwca przyszłego roku. Więc będzie to zdecydowanie bardziej agresywny cykl luzowania niż zakładano jeszcze na przykład dwa miesiące temu. To ja uważam, że rynek akcji ma przed sobą całkiem ładny potencjał. Potencjał wzrostu. Nie będę czarował, że nie za bardzo jest mi to z jednej strony na rękę, z drugiej strony sam się zastanawiam, bo ja od dłuższego czasu, w sensie już na początku roku, założyłem sobie, że w tym roku będę budował ekspozycję na globalne rynki akcji właśnie poprzez indeks SP 500, zamierzam to zrobić. No i teraz zastanawiam się, czy to jeszcze jest dobry moment, żeby ten indeks SP 500 skupować, czy poczekać być może na jakąś korektę jeszcze sam sobie na to pytanie nie odpowiedziałem natomiast ja osobiście taki portfel w oparciu o S&P 500 na pewno budować będę i na pewno e, zacznę to robić jeszcze przed końcem 2024 roku. Idźmy dalej i zerknijmy sobie na e, Cameco, to jest e, też spółka, którą zaproponowaliście do przeanalizowania, spółka, która doświadczyła bardzo ładnego odbicia od technicznego wsparcia w wysokości 35 dolarów i 35 centów. No i teraz tak, te wzrosty były sobie kontynuowane relatywnie spokojnie. Wydawało już się niemal, że spółka zmierza sobie w kierunku 45 dolarów i 60 centów, gdzie mamy zlokalizowany niezwykle istotny próg oporu. Natomiast no tutaj widać, że jednak w trakcie tego wczorajszego handlu pojawiła nam się całkiem wyraźna presja podażowa. Kurs nie powiem, że się załamał, no, ale spadł dość wyraźnie i w mojej ocenie dość istotna dla takich krótkoterminowych perspektyw może być sesja dzisiejsza, bo ona może nam dać odpowiedź na pytanie, czy ten wczorajszy spadek to jest coś na wzór tego, co obserwowaliśmy na przykład już 7 sierpnia. Wtedy też mieliśmy dość wyraźny spadek, a mimo to od kolejnego dnia krótki był w stanie wzrastać. Więc pytanie, czy to jest też jedno sesyjne i zaraz będziemy się piąć dalej, czy ta wyprzedaż będzie kontynuowana, bo jeżeli dzisiejszą sesję również zamkniemy pod kreską, i to tak wyraźnie pod kreską, no to w mojej ocenie zwiększy to bardzo mocno prawdopodobieństwo spadku w kierunku tych ostatnich doków czyli 35 dolarów, 35 centów. Tam jest bardzo, bardzo fajny próg wsparcia. Niewykluczone, że zostanie on przeanalizowany, przetestowany również w najbliższym e, czasie. Z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o to, co miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Oczywiście przypominam, partnerem naszych e, spotkań jest XTB. Link do e, XTB znajdziecie w opisie opisie, tam możecie kupować, sprzedawać, handlować akcjami, ETF-ami. Jeżeli wasz miesięczny obrót nie przekroczy 100 tysięcy euro, to zrobicie to dodatkowo bez żadnej prowizji. Przypominam wam o kolejnej konferencji krypto raportu. Chyba to już będzie czwarta, tak naprawdę piątego października. Tu też linkujemy wam oczywiście w opisie. Sekcja komentarzy należy do was, dajcie tam znać jakie rynki chcielibyście, abym przeanalizował dla was w przyszłym tygodniu. Kryptowaluty, akcje, ETF-y, indeksy giełdowe, śmiało wszystko to dawajcie znać. A my słyszymy się oczywiście w poniedziałek, środę oraz piątek punktualnie o godzinie 10. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego dla Was. Cześć.